nie tylko piękno naszych miast i wsi, ale także są świadectwem historii, kultury i tradycji. To dzięki nim możemy odkrywać przeszłość, zrozumieć nasze korzenie i czerpać inspirację do tworzenia przyszłości. Dzisiaj mamy wyjątkową okazję, aby zwrócić uwagę na jeden z najcenniejszych skarbów naszej narodowej architektury, styl zakopiański, będący wyrazem unikalnej syntezy form ludowych i motywów góralskich z elementem secesji. Swoistym świadectwem niezwykłej kreatywności i umiejętności naszych przodków. Pod koniec XIX wieku, znajdującej się pod zaborami Polsce, pojawiło się silne dążenie do stworzenia oryginalnej polskiej sztuki narodowej. Potrzebę taką ogłosili również artyści i publicyści. Najbardziej znanym propagatorem stylu narodowego stał się jednak Stanisław Witkiewicz, który zwrócił uwagę na unikalne walory twórczości górali podhalańskich. W opublikowanym w 1886 roku eseju Tatry w śniegu Witkiewicz pisał z zachwytem. W ogóle chata góralska jest już wyższym typem budownictwa, w którym strona użyteczna jest przeozdobiona wyrazem pewnych potrzeb estetycznych. Jest to już nie surowy materiał, ale dość wyrobiony styl, z którego mogłoby się rozwinąć samodzielne i nowe budownictwo. To właśnie w Zakopanem, w sercu Tatr, narodziła się idea połączenia tradycyjnego budownictwa z nowoczesnymi trendami artystycznymi, co zaowocowało powstaniem niepowtarzalnego stylu, który do dziś zachwyca swoją formą i funkcjonalnością. Miejsce, w którym odbywa się dzisiejsza uroczystość, Muzeum Tatrzańskie im. Dr. Tytusa Chałubińskiego, jest jednym z najstarszych i największych muzeów regionalnych w Polsce. To właśnie w Muzeum Tatrzańskim możemy podziwiać te detale stylu zakopiańskiego, które nie tylko ozdobią, ale również opowiadają historię o życiu i tradycjach regionu Podhala. To, jak cenne eksponaty gromadzi w swoich zbiorach muzeum, ilustruje przykład drewnianych drzwi z dawnego domu pierwszego zakopiańskiego proboszcza, księdza Józefa Stolarczyka, na których mistrz Jan Matejko naszkicował wizerunki diabłów podczas wizyty w Zakopanem w 1885 roku. Natomiast dokumentowaniem zasobu architektury drewnianej i budownictwa ludowego również zakopiańskiego zajmuje się m.in. Centrum Architektury Drewnianej Narodowego Instytutu Dziedzictwa, działającego również w Zakopanem. Z tego miejsca pragnę podziękować pracownikom Muzeum Tatrzańskiego oraz pracowni terenowej Centrum Architektury Drewnianej Narodowego Instytutu Dziedzictwa za organizację dzisiejszego wydarzenia. Życzę wszystkim Państwu interesujących wrażeń podczas celebrowania tych ważnych obchodów i jeszcze raz składam podziękowania wszystkim osobom angażującym swój czas, wiedzę i wysiłek w ratowanie zabytków i opiekę nad nimi. Dzięki Państwu dziedzictwo ma szansę przetrwać i cieszyć przyszłe pokolenia. W tym szczególnym dniu pragnę podkreślić, jak ważna jest edukacja i podnoszenie świadomości społecznej na temat ochrony zabytków. Niech nasze działania będą przypomnieniem, że każdy z nas jest odpowiedzialny za przekazanie przyszłym pokoleniom tego, co odziedziczyliśmy po naszych przodkach, w pełni zachowanej i szanowanej spuścizny. Podpisany Bożena Żelazowska. Drodzy Państwo, do tych wspaniałych słów Pani Minister ja dodam tylko dwa skromne swoje zdania, a mianowicie oprócz tego, o czym Pani Minister napisała, bardzo ważne jest po prostu to, żebyśmy byli razem, żeby były sytuacje, żeby były spotkania, żeby były te momenty w roku, kiedy możemy się spotkać, porozmawiać. Gromadzi nas oczywiście miłość do architektury drewnianej, do dziedzictwa kulturowego, ale jest to niezwykle istotne, aby takie właśnie wydarzenia się odbywały i nas po prostu jednoczyły. Taka jest zresztą idea Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków, który od ubiegłego roku staramy się z dużych miast, ze stolicy również wtłaczać małe miasta, miasteczka, często wsie, w którym w tym roku już odbyło się dziesiątki właśnie takich mniejszych spotkań, wydarzeń wokół zabytków. I na zakończenie jedno słowo jeszcze tak bardzo prywatnie ode mnie, to, że nie mogło mnie tutaj dzisiaj nie być, dlatego że jeżeli byśmy popatrzyli na dwa lata ostatniej działalności Narodowego Instytutu Dziedzictwa, to wiele z tych momentów wiąże się właśnie z Zakopanem. Powstanie pracowni terenowej, powstanie idei Dnia Architektury Drewnianej, wszystko to, co jak dotąd
zaczęło, w sierpniu użyłam takiego sformułowania, że serce zaczęło pewnych inicjatyw bić Zakopanem, ono bije coraz mocniej i stąd rezonuje i wykracza poza tylko region, ale również jest to bicie słyszane daleko, daleko w pozostałych regionach. Stąd ta oczywista obecność i to, że mam dzisiaj być z Państwem, to jest dla mnie ogromny przywilej i ogromna przyjemność. Bardzo dziękuję.